Dobry wieczór, witamy serdecznie ponownie w programie Obywatel Szuka Prawdy wraz z Arturem Dąbrowskim. Witam cię, Arturze. Witam cię, Arturze. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy nas dziś będą oglądać. No i proszę Państwa, ostatnio komentowaliśmy sprawy oświatowe. Dzisiaj wejdziemy na teren spraw zagranicznych. Proszę Państwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych no, ma aż 7 wiceministrów i okazuje się, że to jest więcej niż w rządzie PiS-u, bo tam było 4 wiceministrów, czyli no, raczej to zapowiadane odchudzanie administracji chyba rządowi premiera Donalda Tuska nie za bardzo idzie, Arturze, jakbyś się do tego ustosunkował. No, pokazują prawdziwe oblicze, prawda? Celem władzy jest władza. Po raz kolejny cytat Orwella. Do znudzenia można byłoby powtarzać. I jednoznacznie powiedzmy sobie, no zaspokoił pan Donald Tusk, no bez jego zgody i wiedzy nic się nie dzieje. Zaspokoił apetyty ludzi z partii niszowych, tak, które mają tam, które są po prostu przystawkami, bo to idzie, proszę państwa, najprawdopodobniej w tym kierunku, że jeżeli przypatrzymy się polskiej scenie politycznej, to zmierza to w kierunku tak naprawdę wchłonięcia tych wszystkich innych, przepraszam, planktonów politycznych, które gdzieś tam sobie działają, które nawet mają jakąś tradycję i historię. I to idzie to w tym kierunku dwupartyjności, tak? Tak jak mamy to w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy, prawda, republikanów i demokratów, tak samo tutaj mamy dążenie do czegoś takiego, żeby wyczyścić z prawej i z lewej strony pewne centra, ośrodki. I na chwilę obecną pan Donald Tusk zaspokaja ich potrzeby, że tak powiem, emocjonalne potrzeby partycypowania we władzy, która gwarantuje mu większość w Sejmie. Stąd no 7 ludzi, no na miłość boską, no to jest naprawdę wielka przesada. I tutaj znów nie chodzi o to, że o tym zadecydował Tusk, tylko że ci panowie bawią się za nasze pieniądze, za pieniądze podatników, ktokolwiek by to nie robił. PiS, Konfederacja, prawda, czy Platforma Obywatelska, no to jest skandal. No. Nie można sobie wychodzić tylko i wyłącznie z założenia, że chcemy utrzymać władzę za wszelką cenę, wobec tego rozdajemy stanowiska osobom. Nie chcę oczywiście skrzywdzić kogokolwiek i pozbawiać go kompetencji, prawda, do tego, żeby być ministrem, podsekretarzem stanu, sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No ale no, to są skandale, tak? No, dziś wiadomości, kiedy się przegląda te telewizyjne, to nawet pan Szajna mówi na ten temat, że to, co powiedział wówczas pan Bartoszewski, prawda, który tam jest, to też ciekawa sprawa, jak można powierzać komuś kierownictwo jakiegokolwiek resortu w ministerstwie, jeżeli człowiek posiada podwójne obywatelstwo. No to jest to jest szokujące, tak? Pan Teofil Bartoszewski, no proszę zobaczyć, jakie pan posiada obywatelstwo, jakie posiada paszporty. To chyba jest ewenement na skalę świata. Nie chciałbym być odbierany, że snuję tutaj jakieś teorie spiskowe, ale chcę powiedzieć jedno jasno i wyraźnie. No gdzie tak jest na świecie, że człowiek z podwójnym paszportem będzie, prawda, z podwójnym obywatelstwem, będzie pełnił tak ważne funkcje i urzędy. No, no Stany by sobie to, na to nie pozwoliły. Rosja, Chiny, to mówimy o mocarstwach, ale jakieś inne państwa, jak chociażby Niemcy, Francja, Wielka Brytania, tak? No w Polsce wszystko jest możliwe. No i wobec tego panowie podpisali koalicję między sobą, pewne pakty, prawda? Wobec tego trzeba obsadzać w ten deseń ministerstwa, wyżywić głodnych, spragnionych władzy, dać im możliwość działania, wykazywania się. Natomiast no, pytanie jest kluczowe, tak? Kto za to zapłaci? Dla nauczycieli pieniędzy nie ma, ale dla utrzymania takiej ekipy i całego, że tak powiem, tego dworu, tej świty, te pieniądze się znajdą. To jest po prostu szokujące, to jest skandal. No dla nauczycieli pieniądze będą, no bo połowę katechetów się po prostu wyeksmituje, że tak powiem, ze szkół, to już będzie pokaźna sumka. No, no i tak, ale dadzą wtedy pieniądze na mniejszość niemiecką, tak? Na naukę języka niemieckiego, więc oni już tam po prostu krzywdy swoim nie dadzą zrobić.
No ale wracamy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Właśnie pan Teofil Bartoszewski miał ciekawą rozmowę z panem Robertem Mazurkiem na antenie RMF24. No i tam został zapytany przez pana redaktora, czym się zajmują ci wiceministrowie, tych 7 wiceministrów, co mają do roboty. No i pan Teofil, bardzo sympatyczny człowiek, ale powiedział, że no właściwie to nie mają jeszcze konkretnych obowiązków. No, czyli przychodzą do pracy, pensyjka leci, podejrzewam, że ta pensyjka całkiem, no myślę, że nauczyciel musiałby na taką pensyjkę pracować, ho, ho, nie wiem ile, ale na pewno z rok. No to za jedną pensję to pewnie 3 miesiące. No, a oni nie mają jeszcze sprecyzowanych obowiązków. No to może tam kawka, może coś, no. No tak, ale to jest szokujące, że jeszcze mówił o jakichś takich, powiedzmy sobie, przydziałach, podziałach, prawda, w ministerstwie. Rano czy do południa, jak był u Mazurka, jeszcze nic dokładnie nie wiedział, jakie są jego kompetencje, kompetencje innych ludzi, ale później już jeden pan z lewicy, Szajna, tak, już wiedział, prawda, co wiedział? Wiedział, że tamten rano nie wiedział, prawda, co mają zrobić i za co są odpowiedzialni, ale wieczorem, już kiedy gdzieś tam dyskusje były toczone w telewizji, to już jednak doszedł do wniosku, że na poranek to on mógł nie wiedzieć od miesiąca, co robią, ale już dziś wieczorem dowiedział się tego, jakie są te kompetencje dla każdego z tych, prawda, dla każdej z tych 7 osób, które są tam zatrudnione w ministerstwie. Mam takie wrażenie, że w czasie kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska często była pytana o program. Pani posłanka Leszczyna bardzo często była podpytywana o ten program. Mówiła, że nie powie, bo PiS ukradnie. No i nie powiedzieli, jaki będzie ten program. Potem oczywiście dowiedzieliśmy się, że mnóstwo obietnic, 100 tych konkretów na 100 dni, ale mam wrażenie, że to wszystko było takie, właściwie nic nie było ustalone, tylko hasłami kwestia była przedstawiana społeczności. Natomiast teraz się okazuje, że, no bo tak, gdyby mieli jakiś konkretny plan i idą do wyborów, bo chcą naprawdę jakieś reformy zrobić, uzdrowić wiele rzeczy, to podejrzewam, że nie byłoby takiej sytuacji na przykład w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, że wiceministrowie jeszcze nie wiedzą, co mają robić. Tam już wszystko powinno być zaplanowane wcześniej, już wszystko powinno być wiadomo, kto za co i za jaką działkę odpowiada i tak dalej, a tu się okazuje, że oni nie wiedzą. No nie wiedzą i powiedzmy sobie szczerze, dlaczego jeszcze taka debata dzisiaj od rana? Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w informacjach również na, proszę Państwa, na Twitterze Ministerstwa Spraw Zagranicznych ukazało się pewne oświadczenie. Bardzo szokujące oświadczenie, ponieważ, no nie czarujmy się, z jednej strony jest ono związane z katastrofą smoleńską i szef MSZ-u Radosław Sikorski zdecydował o czym? O zakończeniu obowiązywania listu intencyjnego w sprawie tej skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Rosji w związku z czym? Z katastrofą smoleńską. I nie kto inny, ale właśnie szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystosował właśnie taki komunikat, w którym napisał, że w tym komunikacie, że ten list intencyjny, prawda, przestaje funkcjonować. I to oświadczenie MSZ-u jest związane z tym, że definitywnie zakończono obowiązywanie tego listu intencyjnego do europejskiego, do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Rosji w związku z tym, co powiedziałem, z katastrofą smoleńską. Więc to wiedzą, że mają zrobić, tak? Ale nie wiedzą, kto za co w tej instytucji jest odpowiedzialny. To jest naprawdę szokujące. Czyli decyzja jest, zamiatamy wszystko. Przecież tam zginęli ludzie bez względu na opcję polityczną, przynależność polityczną, sympatię, antypatię. Tam zginęła w jakimś sensie też no, elita państwa polskiego. Mega wielka katastrofa, tak? Na terenie Federacji Rosyjskiej 10 kwietnia 2010 roku. Co z tego, że gdzieś stacje telewizyjne podjęły tę narrację, mówią, że taka jest ta informacja, która była w tych faktach
przedstawiona przez PiS to była wybiórcza i interpretacja tych materiałów i szczerze mówiąc zostawiono to wszystko i wykorzystano tutaj ten, powiedzmy sobie, hit mówiący o tym, że w tym ministerstwie jest tych siedem osób, które nie do końca wiedzą, za co odpowiadają. A ten news, ta informacja, o której teraz powiedziałem, po prostu przeszła sobie tak, może nie do końca, ale naprawdę została przykryta wieloma innymi newsami. Więc to jest też z drugiej strony skandal i to pokazuje bardzo wyraźnie, że jest chrapka na to, żeby wziąć się znów za tą katastrofę smoleńską, za tą podkomisję Maciarewicza i znów będzie mielenie przez następne 4 lata od czasów katastrofy, znów będą mijały dni, godziny, miesiące, tygodnie, lata i nic w tej materii się nie zrobi. No, skandalem jest to, że Prawo i Sprawiedliwość, które dużo na ten temat mówiło, nie było nawet w stanie przez 8 lat ściągnąć wraku, prawda, ani publicznie jakoś nie zrobiono jakiejś mega wielkiej debaty, na której by wyjaśniono, wytłumaczono pewne kwestie. Uważam, że to jest po prostu no, rzecz skandaliczna. No, kwestia katastrofy smoleńskiej no, właściwie stawia nasz kraj no, bardzo, bardzo nisko w hierarchii poważnych państw świata. Nie wiem, czy nawet Republika Bananowa to jest odpowiednie określenie, bo niewyjaśnienie czegoś takiego, tak jak należy, i spowodowanie wielkiej kłótni wokół tego, nawet nienawiści, bo Polska się podzieliła na 2 obozy w tej kwestii, no to świadczy o bardzo słabej jakości naszego państwa, niestety, to jest przykre. Przejdźmy do następnego tematu. Proszę Państwa, mamy wolne media w końcu, podobno. Już jest pluralizm. TVP przywrócone jest tak jak należy, już jest spokój, nie ma już politycznej obsady w TVP, w ogóle w mediach publicznych mamy pluralizm wreszcie. Tyle tylko, że w tym pluralizmie jest taka telewizja Republika. No ja nie wiem, Arturze, jak ją traktować, bo nie wpuszczana jest na przykład na konferencje prasowe. Oczywiście na niektóre, no, na niektórych się pojawiają redaktorzy Republiki, ale na przykład była konferencja prasowa pana ministra pułkownika Sienkiewicza i ekipa Republiki miała akredytację przydzieloną, ale nie została wpuszczona i już. No tak, no to też pokazuje bez względu na to, czy ci decydenci polityczni obecnie będą szanować, czy też nie, powiedzmy sobie, dziennikarzy, to uważam, że nie wpuszczenie ludzi, którzy mają prawo do tego, żeby informować społeczeństwo, to jest pierwsza kwestia. Dwa, wypełniać obowiązek dziennikarza, prawda, który na nich nakłada również prawo to, żeby przekazywali informacje na temat tego, co rzeczywiście się dzieje. Gdy są te informacje fałszywe, wtedy z takim dziennikarzem spotykamy się w sądzie i obligujemy go do tego, żeby zamieścił w swoim medium, za które odpowiada, w którym pracuje, pewne sprostowania. Natomiast no, z góry zakładanie tego, że ktoś ma złą wolę, prawda, że będzie źle, że tak powiem, relacjonował fakty, no, jest żenujące. Może nam się, prawda, nie podobać kwestia telewizji Republiki, tak samo jak komuś będzie się podobał TVN, ale dziennikarz ma prawo i obowiązek wykonywania swojej pracy, której nie powinno się temu człowiekowi w jakikolwiek sposób utrudniać. No to jest po prostu żenujące, ale tutaj chodzi o to, żeby płynął tylko jeden i właściwy, że tak powiem, przekaz, który jest jedynie słuszny, jedyną słuszną narrację zawiera i gloryfikuje oczywiście partię rządzącą i patrzy tylko i wyłącznie na ręce opozycji, nie tym, którzy, powiedzmy sobie, mają odpowiadać za stan rzeczy prawny państwa polskiego. No i to jest żenada, no, nie można w ten sposób postępować. To pokazuje, że tak na serio przemoc w tym momencie, można by powiedzieć, jest oznaką nie siły, ale słabości, parafrazując cytat księdza Jerzego Popiełuszki.
I tutaj właśnie była taka sytuacja. No co, nie zaprosimy ludzi, bo są niewygodni, bo zadają jakieś niestosowne pytania, albo w naszej opinii oni są, nie wiem, nie warci tego, żeby nazywać ich dziennikarzami, to przecież już są jawnie wydane osądy. Takie, powiedzmy sobie, metody stosowali nam znani przedstawiciele systemów totalitarnych, więc powiedzmy sobie, uniemożliwili pewnej grupie społeczeństwa, która nie do końca podziela na przykład stanowisko pana Donalda Tuska, pana podpułkownika Sienkiewicza i całej tej ekipy, ale chcieliby mieć dostęp do wiedzy. No jeżeli jest konferencja, to po pierwsze można zadać pytania, ale po drugie to wszystko dzieje się na żywo. I my widzimy wtedy w akcji tego człowieka, czy on się zdenerwuje, czy się nie zdenerwuje. I jak będzie odpowiadał, czy będzie mówił w sposób racjonalny, irracjonalny, czy będzie prześmiewcą. No argument ad personam został tutaj zastosowany, czyli z góry wykluczamy kogoś, w tym wypadku musi iść jedna narracja, jeden przekaz i nikt nie będzie manipulował. Szkoda, że to tylko będzie przekaz taki, jaki chciałaby sobie społeczeństwu polskiemu zafundować ta koalicja 13 grudnia. No niestety prawda jest taka, że kiedy poprzednio ekipa Tuska rządziła, no to Republika też była rugowana. Słynna sprawa była z panem Bronisławem Komorowskim, też nie wpuszczono Republiki do transmitowania przesłuchania pana Komorowskiego. Teraz niewpuszczana jest Republika na konferencję prasową. W ogóle ja bym postulował, idąc trochę tropem lewicy, bo lewica jest bardzo gorliwa, jeśli chodzi o zabezpieczenie praw społeczności LGBT i chcą wpisać właśnie do mowy nienawiści, do ustawy o mowie nienawiści, specjalną taką ochronę dla nich, czyli nie będziemy mogli się na przykład, tak podejrzewam, nie będziemy mogli się zgodzić z narracją tej społeczności, bo na przykład mamy inne zdanie, inny światopogląd. Jeśli go wyrazimy publicznie, to będzie odebrane jako mowa nienawiści. To idąc tym tropem, ja bym tutaj apelował do decydentów w kwestiach medialnych, którzy mają pieczę nad przekazem medialnym w Polsce, żeby w ogóle wpisać do jakiejś ustawy taką gwarancję, że redakcja, która jest oficjalnie zarejestrowana w sądzie jako redakcja, nie mówię, że wszyscy muszą być wpuszczani, no bo to niepoważnych ludzi też nie można, ale osoby, które mają zarejestrowane medium w sądzie, są legalnym medium, mają legitymację i przekazują informacje, powinni mieć zagwarantowane uczestnictwo w tego typu konferencjach. Tym bardziej, że są to konferencje no nie jakichś prywatnych osób, prawda, prywatnych firm, tylko ludzi, przedstawicieli rządu. Tak, ale zwróć uwagę, no niestety, powiedzmy szczerze, nigdy tego lewica nie zrobi. Oni muszą mieć jedną narrację. No przecież, no jaki lewica ma rozwód? Tak, PZPR-owski, tak? No taka jest rzeczywistość, taka jest prawda, takie są fakty. Oni już mieli swoją telewizję, swoje informacje, swój dziennik i teraz rozszerzają to na szeroką gamę, że tak powiem, innych mediów, które wyrosły w czasie, kiedy ich dziadkowie czy ojcowie jeszcze nie wiedzieli, co to jest internet, bo go jeszcze w Polsce nie było. Natomiast powiedzmy sobie tak bardzo wyraźnie, jeżeli przychodzi dziennikarz wykonać swoją pracę, prawda, do instytucji publicznej, nie prywatnej, to sobie też powiedzmy, publiczna instytucja, czyli prawo do informacji, które jest kluczowym prawem każdego człowieka, to tego dziennikarza pozbawia się, prawda, tej możliwości wykonania tego swojego zawodu i tego prawa do przekazywania informacji. I co jest jeszcze bardziej szokujące, że to nie wyszedł jakiś tam wielki minister, ale jakiś pan ochroniarz, który zabronił, dostał dyrektywę jasną i czytelną, nie możecie tutaj wejść. To nam pokazuje, w jaki sposób traktuje się te urzędy publiczne, tak, że to jest jakaś prywata, do której nikt nie ma prawa wejść do środka, tak. No jest to po prostu skandalem, nie do opisania. Standardy nie chciałbym tutaj, że tak powiem, uwłaczać godności panu prezydentowi Białorusi, ale naprawdę myślę, że wyższe standardy w tej kwestii reprezentują instytucje państwowe na Białorusi niż właśnie to, jak naruszono wolność słowa, tą konstytucyjną
zasadę, powiedzmy sobie jeszcze, wolności słowa i prawa do rozpowszechniania informacji, no, no jest to skandal, tak? Traktujemy ministerstwo jako prywatę, więc tak być nie może. Jak znam życie, to są ludzie tak butni, którzy nie powiedzą, przepraszam, popełniliśmy błąd, bo trzeba stwierdzić wyraźnie, że ten brak zgody na to, żeby Telewizja Republika przy jej doskonałościach i niedoskonałościach nie uczestniczyła w wydarzeniach organizowanych przez oficjalnych ministrów, no to przepraszam, to są standardy polskie, niemieckie, francuskie, czy bardziej byśmy powiedzieli, że północno-koreańskie, tak? Bo nie są w stanie, już nie chodzi o sam fakt, że ten człowiek, no nawet by się, podejrzewam, nie bał odpowiadać, tak? Na pytania dziennikarza z Telewizji Republika, ale pokazanie swojej wyższości, ja jestem kimś, rozumiecie? To ode mnie zależy. Tylko panie drogi, ty jesteś opłacany z naszych podatków. Siedzisz tam za nasze pieniądze. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, my chcemy wiedzieć, co się tam dzieje wewnątrz, w środku. Chcemy słyszeć pewien przekaz. Nie tak, że przyjdą dziennikarze kilku stacji i proszę zauważyć, że tak się dziś dzieje w Polsce, że ich pytania w zasadzie i ton, i narracja w niczym się nie różnią. Oni wszyscy by zagłaskali, prawda, tych ludzi, no bo oni mają dzisiaj kurki z pewnymi grantami, finansami, reklamami, informacjami, które można publikować, zamieszczać. I tak to po prostu wygląda. No, nie gloryfikuję tutaj oczywiście Telewizji Republika, no ale nie wolno w ten sposób postępować, że dziennikarzowi utrudnia się wykonywanie jego zawodu, czyli wykonywanie tego, żeby ludziom uzmysłowić, jak jest, w jaki sposób wygląda rzeczywistość, a nie narracja nadana tam po prostu przez tych, którzy będą przeklaskiwać panu ministrowi. Poza tym prawda jest taka, że dość pokaźna jest liczba naszych obywateli, którzy mają przekonania prawicowe i Telewizja Republika jest dla nich no, bardzo istotnym medium. Bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby tak przeanalizować wszystkie portale, te największe informacyjne no, stacje różne telewizyjne, radiowe, to tam jest, można wywnioskować, jakby to był taki jeden przekaz, tylko się różnią troszeczkę tam słowami i tak dalej. Generalnie duch jest taki sam. Natomiast Republika jest konkretnym medium prawicowym i tylko jest ona tak. Prawdę mówiąc, no jest jeszcze Telewizja Trwam, prawda, ale no jednak tak. Trwam jest dużo mniejszy zasięg. Znaczy kwestia też jest jedna jeszcze istotna. Oczywiście dziś jest to Republika, czy będzie następna stacja telewizyjna, czy to będzie w Polsce, czy to będzie Telewizja Trwam, czy pozostaniemy tylko i wyłącznie w obrębie jednej narracji, jaką obserwujemy w Korei Północnej, tak? Co jest jeszcze istotne i ważne? No co tak bardzo mogło, że tak powiem, no zdenerwować pana Sienkiewicza? Otóż ta informacja kluczowa, że sąd oddali wniosek o wpisanie likwidatora TVP do KRS. I na co się powołano? Na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. I ten warszawski sąd oddalił wniosek o wpisanie do KRS-u likwidatora spółki TVP. I co to oznacza? Że cała operacja, jaką wykonał pułkownik Sienkiewicz z tym nielegalnym przejęciem spółki metodą, jak to się mówi, nie na babcię, nie na wnuczka, tylko na likwidatora, nie powiodła się. I to jest klęska tego człowieka, że on stawia się ponad prawem. I dziś to samo mogliśmy powiedzieć, że dotyczyło to prób likwidacji w Polskim Radiu. I co ciekawe, trzeba powiedzieć, że tutaj ci, którzy orzekali, odwołali się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego tygodnia, który co uznał, że działania Sienkiewicza są niezgodne z konstytucją, więc na miły Bóg, kto siedzi w tym ministerstwie? Za kogo ten człowiek się uważa? I zauważmy jeszcze jedną kwestię, bardzo istotną, bardzo ważną, że tak naprawdę to tego pana nie obowiązują żadne prawa, żadne metody. Mało tego,
jakąś kukiełkę sobie przywiozą z Unii Europejskiej, która będzie mówić, o, teraz jest zaprowadzana praworządność, tak? A my widzimy, co dzieje się za w Niemczech, co dzieje się we Francji, co dzieje się w Holandii, co dzieje się w Belgii w kontekście tych protestów rolników, do czego zmierza ta cała rzeczywistość, ponieważ tamte informacje też z trudem przedostają się do mediów, ponieważ ta władza tam położyła rękę na tych mediach, tak? I jest zupełnie inna narracja w telewizji, a zupełnie inna narracja w świecie mediów społecznościowych, że społeczeństwo się jednoczy i mówi nie, albo przestrzegamy prawa, albo są ludzie, którzy uważają się za nadludzi i uważają, że stoją ponad prawem, ponad Trybunałem Konstytucyjnym, ponad Konstytucją Rzeczypospolitej, ponad różnymi aktami prawnymi i tylko i wyłącznie ich racja jest, jak to było w tym słynnym filmie Dzień Świra, ich racja jest najmojsza i nikt nie może, że tak powiem, podskoczyć. I widzimy to na przykładzie jeszcze raz starych, nowych ministrów, których widzimy, że decyzje, tak jak powiedziałem tutaj o Sienkiewiczu, tak jak wcześniej powiedziałem o Sikorskim, tak? Wszystko idzie w tym kierunku, żeby skłócać społeczeństwo, żeby napuszczać jednych na drugich, żeby składać obietnice, które nie są do pokrycia, żeby powiedzieć, że damy, prawda, 1500, ale nie wiemy, czy brutto, czy netto. I to są rzeczy totalnie żenujące. A dlaczego o tym mówię? Bo o tym powinny informować media. Ale jeżeli będziemy mieli inną narrację w mediach, i inną narrację polityczną, no to jest kluczowe pytanie. Po co nam takie media? Do czego one nam są potrzebne? Do tego, żeby instrumentalnie traktowali je politycy, bez względu na to, jak będą przebiegały wybory. Naprawdę dosyć już oglądania pewnych twarzy. Polska musi być odnowiona wewnętrznie naprawdę ludźmi prawego sumienia, a większość tych osób boi się czego? O czym kiedyś mówiliśmy, Artur, w innym programie, okręgów jednomandatowych, bo wtedy by się okazało, że wielu ludziom naprawdę już dawno w tej polityce podziękowaliby, bo wielu, to mówię z dużym przekąsem, polityka uratowała życie, bo oni poza światem polityki nie są w stanie się odnaleźć i tylko w nim umieją dobrze funkcjonować, bo wiedzą, że już nie tylko daje im to prestiż, ale również profity. Ja bym w ogóle postulował połowę liczebności Sejmu. Po co nam 460 posłów? No, na taki nieduży kraj, jakim jest Polska, połowa by zdecydowanie wystarczyła. Po co nam ten Senat, dublowanie? No, nie wiem, moim zdaniem jest to niepotrzebnie utrzymywana izba, wyrzucanie pieniędzy. Sejm ma posłów i niech pracują, dostają odpowiednie pieniądze za to i niech wykonają odpowiednio swoją pracę. Niech są dobrze wynagradzani, ale niech odpowiadają swoim majątkiem, jeśli podpiszą się pod bublem prawnym. Wtedy może byliby bardziej przynagleni do tego, żeby czytać ustawy, a nie podpisywać i nie wiedzą, co tam jest. I potem wychodzi taki bubel jak Polski Ład, który zrujnował chociażby działalność gospodarczą. Postulowałbym również coś takiego, po co nam urzędy marszałkowskie. Jest wojewoda i niech wojewoda zarządza tutaj regionem, a nie dublować jeszcze urząd marszałkowski i kolejne piętra różnych pociotków, rodzin królika i tak dalej. No ale to, ale dlaczego tego się nie zrobi? Dlatego, że te partie polityczne wiedzą jedno, no trzeba się innym odwdzięczyć, tak? Pomagali w wyborach, wobec tego pozatrudniajmy. To w starostwie powiatowym, to w urzędzie gminy, to w urzędzie marszałkowskim, to gdzieś przy sejmiku, to w spółkach. No przecież to się dzieje, prawda? Znikąd nam tych ludzi nie nawiziono. Oni mają tę mentalność, którą posiadają przez cały czas. Idziemy do polityki, bo celem władzy jest władza. Tam są rozdawane dobre granty, dobre finanse. Nie tyle może w samym Sejmie bycie posłem, ale w różnego rodzaju spółkach, radach nadzorczych,
o czym też bardzo często media milczą, nie informują o tym. Chociażby przykład Częstochowy, bardzo często na ten temat rozmawialiśmy, gdzie zasiada pan Matyjaszczyk, w ilu spółkach. Proszę państwa, to są wszystko jasne informacje publiczne, które udostępnia każda osoba publiczna, prawda, i ma taki obowiązek. I proszę zobaczyć, jak szybko zmieniają się zarobki, z jaką pensją posłowie przyszli do Sejmu, jak wygląda to po 4 latach, jak wygląda to po 8 latach, czy też tych, którzy się, że tak powiem, urodzili i zestarzeli w Sejmie. No to są rzeczy szokujące. A chcę powiedzieć jeszcze jedno. No przecież Tusk przekonywał nas, że wszędzie ma ekspertów. Wszędzie, tak? I nagle pamiętamy, jak wielkim ekspertem, prawda, okazał się chociażby Kosiniak-Kamysz w kontekście ostatniej konferencji, prawda, jaką prasowej konferencji, bodajże to był chyba piątek, kiedy wojskowi eksperci opuścili konferencję, zanim szef MON zaczął odpowiadać na pytania dziennikarzy. To była po prostu rzecz, która, że tak powiem, no, była szokująca, tak, że odbyła się konferencja, podczas której informuje o powołaniu zespołu do spraw oceny, nie wiem, funkcjonowania podkomisji do ponownego zbadania wypadku pod Smoleńskiem, tak, a potem wyprasza tych ekspertów. No i to jest po prostu, no, rzecz, powiedzmy sobie, szokująca. No nie wiem, czego się obawia, tego, co będzie mówił, no przecież i tak to zostałoby nagrane, tak? I zobacz, że tam są eksperci z dziedziny lotnictwa, jacyś inżynierowie, prawnicy, no bo przecież też muszą się na tym wszystkim znać. I co się okazuje? Że nagle, kiedy pada stwierdzenie pana ministra Kosiniaka-Kamysza, że za chwilę będą pytania o charakterze politycznym, i co on robi? Prosi tych ludzi, żeby oni opuścili tą konferencję. No powiedzmy sobie, no nie powinno się w takiej sytuacji stawiać, no powiedzmy, ludzi w mundurach. No to jest dla mnie rzecz szokująca. Czyli to nam pokazuje, że znów na każdym szczeblu, czy to będą media, czy to będzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy to będzie Ministerstwo Obrony Narodowej, no to mamy do czynienia z kwestią ideologiczną jako priorytetem. Nie fakt, prawda, wsparcia obecności wojska, państwa, ekspertów. No gdybyś był ministrem i nawet byłyby pytania polityczne, miałbyś żołnierzy, to chciałbyś, żeby oni pozostali, żeby oni mogli to na żywca, że tak powiem, usłyszeć, jakie stawia się pytanie. Podziękował im, mówiąc, że teraz państwu dziękuję za udział w konferencji, papa, do widzenia, prawda, pozostajemy w kontakcie. No, no, powiedzmy sobie jeszcze, no, najbardziej szokujące, że no, takie rozkazy wydaje człowiek, który jest cywilem, który nadzoruje wojsko. No, i to jest po prostu rzecz, no, szokująca, że dziękuję ekspertom, a ci opuszczają salę i zaczyna wtedy pan minister odpowiadać na pytania. I zobacz, znów niewiele mediów na ten temat, że tak powiem, poinformowało, mówiło, zaznaczyło, tak? Bo znów wizerunkowo ten obóz polityczny traci. I nie da się już utrzymać narracji, że to wszystko to jest wina Macierewicza, Kaczyńskiego, Morawieckiego czy Czarnka. Już jesteście panowie 40 dni i przez te 40 dni, skoro mieliście tak dobry plan przygotowany, no to dlaczego jest tak źle, tak? Miały być pieniądze dla nauczycieli, nie ma. Mieli być eksperci w sprawie Smoleńska, to się ich wyprasza, prawda? Mieliśmy przed tym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dochodzić informacji na temat faktycznego stanu Smoleńska. No to co się robi? Przerywa się śledztwo, wycofujemy się z tego. Więc to pokazuje, że jesteśmy cofnięci, tak? Że w ciągu tych 40 dni nas chyba cofnięto wstecz o kilka lat. Miało być odwracanie efektów tak zwanego Polskiego Ładu. No, nic się za wiele nie dzieje tutaj, czyli gospodarka nie jest tutaj na pierwszym planie, jeśli chodzi o działanie rządu obecnego. Szkoda, bo w ostatnim programie żeśmy poruszali ten cytat byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona. Warto go powtarzać. Wpierw gospodarka głupcze, no.
Gospodarka to podstawa. Nie mówimy głupcze do konkretnej osoby, tylko po prostu cytuję w tym momencie pana Billa Clintona. Gospodarka jest najważniejsza, a tutaj na razie pierwsze decyzje mamy, no jakby na to nie spojrzeć, to jednak ideologiczne. No tak, ale to znów przychodzi mi na myśl nie kto inny, ale kobieta, tak, jaką była Margaret Thatcher, to ona postawiła na nogi brytyjską gospodarkę. Konsekwencją, tak? Tak jest. I tutaj trzeba oddać jej po prostu cześć bezsprzecznie, tak? A tutaj się okazuje, że nagle zwijamy pewne dziedziny naszego przemysłu, że nagle są sondaże, które nam mówią o tym, że bezrobocie nam będzie wzrastać, że jeżeli zaprosiło się tylu komunistów, tylu socjalistów, to zauważ jedną rzecz, że oni wychodzą z prostego założenia, tak, nałożyć na wielkie firmy rodzime podatki, tak? Na rodzinne, nie na te wielkie międzynarodowe koncerny. Nie, absolutnie, tych to nawet nie mam na myśli, ale dlatego, że one są takie, powiedzmy sobie, w rękach globalistów, ci globaliści, którzy mają te interesy, no to oni ich nie będą ruszać, dlatego że oni tak naprawdę no, są socjalistami, tak? Oni mają socjalistyczne podejście do władzy, a tutaj ci wszyscy z tej lewicy to w zasadzie pokazują nam zupełnie coś, taki paradoks. Z jednej strony nie widzą problemów w pobieraniu 12 tysięcy złotych, prawda, w zasiadaniu gremium, jakim jest KRS, którego nie uznają, ale pensja im wpływa. I tutaj w tej kwestii są kapitalistami i przyjmują pieniążki bezproblemowo, czyli pieniądze nie śmierdzą, pecunia non olet, tak? W kwestii podatków nie są, podejrzewam, patriotami, jak mawiał klasyk. I teraz jak traktują tą własność prywatną? Człowiek daje maszynę, energię, człowiek przychodzi do pracy, a oni na niego nakładają szereg podatków, szereg, powiedzmy sobie, obciążeń, które doprowadzają tego człowieka na skraj wyczerpania, albo przenosi firmę do jakiegoś raju podatkowego, jeżeli jest w stanie to zrobić, albo zamyka biznes, tak? I na rynku zostają wielkie konsorcja. I to, co powiedział Klaus Schwab, tak? Twórca, prawda, Forum Ekonomicznego, że człowiek nie będzie miał nic i będzie szczęśliwy, w razie czego będziemy sobie mogli pożyczyć. A od kogo? Od Klausa Schwaba oczywiście, tak? No bo on będzie wszystko trzymał w rączkach. I tak to po prostu prosperuje, tak to wygląda. Zamiast wspierać przedsiębiorców, szanować ich, dawać im możliwości do tego, żeby mogli te średni i większy biznes, że tak powiem, rozwijać, bo będą dawać miejsca pracy, tak? To rzucają się po prostu kłody pod nogi i nie widzi się jakichś rozwiązań. Oczywiście ktoś może nam zarzucić, powiedzieć, że władza jest dopiero od ponad 40 dni. No zgadzamy się, ale proszę Państwa, no jeżeli miał być to tak fantastyczny, przyjęty plan i plan, według którego stawia się Polskę na nogi, no to naprawdę, powiedzmy sobie, te kwestie oszukania nauczycieli w kontekście pieniędzy, tak? No to pokazują, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Czy to tylko chodziło o uzyskanie głosów ludzi, czy pani minister nie umie walnąć ręką? No przecież w katastrofie smoleńskiej zginęli ludzie z prawej strony sceny politycznej, z lewej, z centrum. To przecież trzeba to wyjaśnić, tak? To jest największy dramat w historii Rzeczypospolitej, jaki się wydarzył. Zginęli ludzie. Były pochówki, dochówki, bo nie czyjaś noga w czyjejś trumnie, no to są rzeczy skandaliczne, tak? A tutaj tylko podsycanie tak jednych przeciwko drugim i tak naprawdę to, co powiedziałem wcześniej, ciągle te same twarze, na które może liczyć pan premier Donald Tusk. No, przydałaby się taka zasada pana Cejrowskiego, czyli wszyscy won i po prostu nowych ludzi, nowa jakość, żeby przyszła, bo właściwie patrząc tak na obecny Sejm, to można stwierdzić, że jest parę nowych osób, naprawdę sensownych, chociażby z Konfederacji, i potrafią jakoś logicznie, jakąś oczywiście krytykę uprawiają, ale jakąś konstruktywną. Na przykład no akurat z Konfederacji wyszła propozycja, żeby zrobić ten reset konstytucyjny, żeby wszystkie partie
spróbowały razem wypracować jakiś kompromis, żeby przynajmniej konstytucja jasno precyzowała pewne kwestie, za co odpowiada prezydent, za co premier, jak to z tą władzą jest, żeby tutaj jeden drugiego nie miał prawa nawet w jakikolwiek sposób lekceważyć. I wydaje mi się, że to jest głos rozsądku. Natomiast pozostali, to tam tylko jest wojenka i to ich interesuje, nic więcej. No tak, ale zauważ, że jedna rzecz, że no nie było tego problemu do pewnego momentu, tak, dotąd, dopóki nie zrobił się skok na media, tak, i goście, którzy, że tak powiem, uważeni, upieczeni, bo wszyscy kibicują, ha, 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 ale Hołownia komuś dołożył. Proszę Państwa, w polityce nie chodzi o to, żeby komuś dołożyć. No jak można używać takich argumentów ściśle PR-owskich, tak, argumenty ad personam, atakuje kogoś i my tam kibicujemy, ale dołożę, bo ja tego polityka nie lubię. To nie o to chodzi, czy my kogoś lubimy, czy kogo nie lubimy, tylko pytanie, jaka jest prawda, tak? No przecież zobaczmy w kontekście Grzegorza Brauna, tak? Wydarzenie, które wszyscy po prostu potępili, tak? Zgaszenie Chanuki. W Stanach Zjednoczonych oczywiście okazało się, że tam Chabad Lubawicz jako sekta, prawda, robił pewien podkop. Nie wiadomo, co się działo w tym tunelu. Znaleziono a różne... To jest w ogóle bardzo ciekawe z tą sektą, bo oni mają, wiesz, doskonałe relacje i z Amerykanami, i z Rosjanami, i z Ukraińcami. Z każdym żyją rewelacyjnie, interesy robią, a środowiska żydowskie raczej negatywnie się o nich wypowiadają. To się zgadza, oczywiście w 100%, ale do czego zmierzam? I nagle się okazuje, że to wydarzenie Brauna nam pokazało jedną kluczową rzecz, tak? Że wszyscy są oburzeni, że jest jakieś wydarzenie o charakterze religijnym w Sejmie, gdzie lewica ciągle mówi rozdział kościoła od państwa, rozdział no, kościoła od państwa, który musi się wydarzyć, a to nagle no, nie chodzą może nawet na opłatki jakieś. Widziałem, że niektórzy nawet bożonarodzeniowe choinki gdzieś tam wstawiali na Twitterze, ale kwestia jedna, tak, że nagle zgaszono, już nie chodzi mi o ocenę moralną tego czynu, tak? Ale jakie były dalej komentarze? No, Chanuka to jest skandal, że coś takiego się wydarzyło, ale krzyż powinien zostać zdjęty, nie powinien wisieć w przestrzeni Sejmu, tak? No zaraz, panowie, no przeczytajcie sobie, douczcie się, co mówią pewne traktaty, które kiedyś zostały opracowane. One są szokujące, tak? Bo to jest wiedza, którą gdzieś tam przed ludźmi też ukryto w kontekście i krzyża, pewnych symboli i tak dalej. Więc to nam pokazuje bardzo istotną rzecz, że poszli na zwarcie panowie we współczesnej, w obecnej ekipie, ponieważ Polska jeszcze jest ostoją normalności i tradycji, którą szeroko rozumiemy jako te trzy filary, czyli chrześcijaństwo, filozofia grecka i prawo rzymskie, czyli ten szacunek dla prawa, co jest istotne i ważne. Nigdy w Polsce, w tych okresie po 89 roku, nie mieliśmy w pogardzie prawa, tak jak ono jest teraz, że tak powiem, pogardzane, tak? Jak jest wykorzystywane i naginane do potrzeb partyjnych, no to przerabialiśmy już w PRL-u. I wreszcie istota rzeczy jest taka, że mówię jeszcze raz, idą na ideologiczne wsparcie, ponieważ dla wielu ludzi, którzy są w tym gremium Unii Europejskiej, którzy pouczali Polskę, panowie nawet Belgowie, których kraj istnieje o wiele krócej niż Rzeczpospolita Polska, tak? Gdzie tam część w ogóle Belgii chce się odłączyć, tak? w razie W, jak to się mówi, i chcą stworzyć własny kraj, nie są zadowoleni z tego faktu politycznego, który jest tam kreowany. I widzimy bardzo wyraźnie, że nie mamy pomysłu na Polskę, mamy tylko jeden pomysł, ideologiczny, przyjmujemy wszystko to, co idzie z Zachodu, uchodźcy, tak. Bierzemy w każdej ilości, tak. Czy będą relokowani do domów, tak jak dzieje się to w Niemczech? O czym Niemcy mówią w mediach społecznościowych, o czym informują nawet na YouTube. I tego się obawiają, że po 20 się nie wychodzi, bo jest bandytka do kwadratu, tylko że Polak ma inną naturę, inną mentalność i nie możemy do czegoś takiego dopuścić. To jest nasza tożsamość i oni dokładnie sobie z tego sprawę zdają, że walka z tożsamością polską jest walką również z krzyżem, z wartościami chrześcijańskimi i tu nie mam na myśli jakichkolwiek przywilejów dla kleru, absolutnie nie w ten sposób, tylko my z tego wyrośliśmy
I to jest nasza tożsamość. Oni dokładnie wiedzą, ci wszyscy od PR-u, że to trzeba zniszczyć. Jeżeli to zniszczymy, jeżeli zniszczymy polską tożsamość, no to proszę Państwa, będziemy niewolnikami we własnym kraju. Nie trzeba rozpętać czwartej wojny światowej, żeby być po prostu człowiekiem ugotowanym we własnej chałupie, gdzie będziemy siedzieć w domu i wprowadzą nam takie dyrektywy, że wartość naszego domu spadnie, ponieważ będziemy mieli piec węglowy, ponieważ będzie mieszkała w nim emerytka, która będzie miała 1200 zł emerytury na rękę, zabiorą jej 13, 14 emeryturę, będzie wartość tego domu, jeszcze raz podkreślam, będzie niższa, ponieważ korzysta z paliw kopalnych. Wobec tego no najlepiej, gdyby tą panią może nawet gdzieś wyeksmitować. No czemu ona się ogrzeje? Za co kupi leki, tak? To są podstawowe rzeczy. Ludzie chcą praktycznych rozwiązań. Nie chcą skłócania się, napuszczania jednych na drugich, tak? A zobacz, że nic nie idzie w tym kierunku, żeby miało to się zmienić. Ciągle dwa obozy Tutsi, Hutu, mówiąc tym językiem rwandyjskim, napuszczani na siebie. A co ma z tego przeciętny obywatel, który idzie, robi zakupy, który pracuje, który czasami nawet ojcowie rodzin na dwa, trzy taty jadą, żeby można było godziwie wyżyć i wykształcić swoje dzieci. No właśnie. No i taki przegląd trochę nam się zrobił gospodarczo-zagraniczny. Jeszcze jeden temat tutaj miałem przygotowany, ale zostawimy sobie go na następny raz, bo już dość długo gadamy. Żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego komentarza. No do zobaczenia, do usłyszenia.